Dzień dobry wiewiórki i bobry, witam was serdecznie na kanale Imaginarium RPG w kolejnej odsłonie naszej serii, która nazywa się wdzięcznie, bo jest to Strefa Indyków. A dzisiaj w Strefie Indyków towarzyszą mi RPGowa Lenka po raz pierwszy na ekranie u nas. Siemaneczko. RPGowy Nurgling po raz pierwszy dzisiaj na ekranie u nas. Tak. I RPGowy Josh, tak samo, właśnie ta sama historia to jest. Przed nami kolejny indyczek do obejrzenia. Indyczek, który jest do dostania zupełnie w uczciwej cenie, to znaczy za darmo. To jest dokładnie tyle, ile nie bierzecie myta. Bo nie bierzecie myta, a zagramy sobie, znaczy bierzecie myto właśnie i to nie jest niezerowe myto, a zagramy sobie dzisiaj w giereczkę, która się nazywa Bridge Trolls. I jest dokładnie tym, czym się wydaje być, to znaczy zagramy sobie trollami, które haraczują przechodzących przez most. W tej części nagrania opowiemy troszeczkę o systemie, ja streszczę jego zasady. System jest ogromny, bo ma całe dwie strony. I w następnej części sobie już zagramy. A więc, żeby nie przedłużać. Powiem tylko, że całość jest na fantastycznej mechanice Lasers and Feelings, którą możecie znać na przykład z takiej gry jak Strzygi albo Yin Yang Panda, znane w Polsce. Także będzie tutaj łatwiuśko. To jest troszeczkę rozbudowane Lasers and Feelings. Jesteście trollami z mostem i owcami. I grę zaczynamy od wyrzeźbienia swojego trolla, bo to, co o nim wiemy na dzień dobry, to to, że ma 10 stóp wzrostu, czyli około 3 metrów, jest wysoce łatwopalny, bardzo silny i bardzo szybko regeneruje swoje rany. To, od czego zaczynamy, to wybranie imienia i cechy, traita swojego trolla. I gra sugeruje nam kilka przykładowych traitów, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy wybrali też swoje. Te, które mamy do wyboru, to możesz dotknąć palców u stóp, niewiarygodnie wielki, gadatliwy, głupi jak koza, chociaż tutaj w oryginale było dumb as rock, czyli głupi jak skała, ale skała by się pewnie obraził, jakbym zostawił takie tłumaczenie. Impulsywny, mrukliwy i moje ulubione, skłonny do sofistyki. Szalenie mi się podoba. I moi drodzy, chciałbym, znaczy to jakie imiona wybraliście, to już nasi widzowie widzą, bo dlatego są widzami, że widzą rzeczy. Natomiast jakie wybraliście albo wybierzecie traity, tego sam jestem ciekawy. To ja mogę zacząć. Mogę wam też powiedzieć, jak one będą działały, jeżeli chcecie. One będą działały podobnie jak na przykład w funcie. To znaczy, jeżeli to, co będziecie robili, będzie wam się pokrywało z waszym traitem, jeżeli mnie namówicie, przekonacie mnie do tego, że to się pokrywa, to będziecie mieli dodatkową kostkę do rzucenia i będziecie mieli większą szansę na sukces. To ja już wiem. I choć bardzo kusi mnie możliwość dotknięcia swoich własnych palców, bo podejrzewam, że przydałoby mi się to w życiu chociażby prawdziwym, to wybieram sobie niesamowicie wielki. W porządku. Traitem mojego trolla będzie... Proszę. Nie, spokój. Traitem mojego trolla będzie to, że będzie przemądrzały, ale będzie też używał słów, których nie rozumie. Okej. To moim traitem jest bycie zrzędliwym. I będę cały czas zły na resztę mojego rodzeństwa. To czasami może bez powodu. U troli to jest wyróżnik. U ludzkich nastolatków to jest jakby każdy ma tego traita, nie? Następna rzecz, którą wybierzemy, to na czym u ciebie, na jakiej twojej cesze albo umiejętności może polegać twoje rodzeństwo?
I mamy tutaj znowu kilka przykładów, ale możemy też wprowadzić swoje. Przykłady, które tu mamy, to liczenie, rozpalanie ognia, ręka do zwierząt, naprawy, odporność na czary i zagadki. To ja również zacznę. Ja chciałbym mieć zdecydowanie rękę do zwierząt. Do osiołów. Tak. Też. Myślę, że ja wybiorę to, że moje młodsze rodzeństwo będzie mogło polegać na tym, że kiedy oni się pieklą i kiedy się denerwują, frustrują, to mój troll będzie tą ostoją próbującą ich uspokoić, czy to siłą, czy też słowem. Okej. Super. No to mój pomruk na pewno będzie złotą rączką pośród naszej rodzinki. I jak tylko ktoś coś zepsuje, to ja no, pozrzędzę, podenerwuję się, ale pójdę, wyciągnę ten klucz francuski, czy młotek, czy cokolwiek, to pozbijam z powrotem. W porządku, świetnie. Mamy to. Teraz będziemy ustalać jedyną statystykę w całej grze. Mianowicie ustawiamy sobie współczynnik naszych dwóch statystyk tak naprawdę od 2 do 5, przy czym jeżeli weźmiecie wyższy numer, to jesteście lepsi w brawn, co ja bym przełożył jako zadyma. W rozwalaniu rzeczy, w fizycznych aspektach, takich niewymagających sprytu. Natomiast im niższy wybierzecie numer, tym lepszy jest wasz bluff, co przełożyłbym jako ściema. I to są wszystkie zarówno zagadki, kłamstwa, ale też finezyjne ukrywanie się na przykład. Od 2 do 5 ustawiamy. I mechanika będzie wyglądała tak, że jeżeli będziecie chcieli rzucać na brawn, to rzucacie szóstką i chcecie mieć taki sam wynik jak wasz współczynnik łączny albo niższy, a jeżeli na bluff, no to chcemy mieć taki sam albo wyższy. To ja bardzo finezyjnie chciałbym wybrać sobie cyferkę 5. Okej. Okay. Czyli będę wyjątkowo silny, ale też wyjątkowo sprytny w ten sposób, że nikt mnie nie obrazi, bo nie zrozumiem. W porządku. Ja pójdę w drugą stronę i będzie to dwójka. Wybierz, panie. To ja pójdę sobie w trójeczkę. Ostatecznie chyba myślę, że tak będzie pasowało. W porządku, czyli złotej raczki. Czyli pomruk jak zwykle godzi swoje rodzeństwo. Fantastycznie. Mechanikę mamy za sobą. Znaczy jeszcze mechanikę wam streszczę, skąd się biorą dodatkowe kości, ale to jak skończymy nasze pytania. Najpierw chciałbym, żebyśmy sobie nakreślili pewne ramy tego, co będziemy grali. I chciałbym, żebyście pomyśleli sobie o swoim trollowym życiu. Jest taka rzecz, o którą każdy z was kłóci się zawsze z jednym z rodzeństwa. Co to takiego? To mi się wydaje, że pomruk stara się zjeść moje zwierzątka. W porządku. Wyglądają na wyjątkowo smaczne. Okej, okay, czyli to będzie obustronne, bo rozumiem te kłótnie, tak? Aha, to... Możecie, każdy może być inny. Można wybrać coś innego, tak? Jak najbardziej. Okay. Dobra, to... Znaczy, to mi się wydaje, że no ja na Kluta będę się denerwowała, skoro on jest taki bardziej głupiutki, czy cokolwiek, i tak, no, jest największy z naszej całej ekipy, to wydaje mi się, że pomruk będzie się na niego denerwował, jeżeli... No, zdarzy mu się coś przypadkiem zniszczyć, nie? I to, no, może się zdarzać dosyć często. W porządku. Ciekawy jestem, o co ściana będzie się kłócił i z którym z rodzeństwa. Ja myślę, że tutaj tą ością... Ością? Zawsze mam z tym problem. To zależy, czy to będzie troll, czy ryba. Kością? Kamieniem? Skałą? Skałą niezgody będzie to, że właśnie ściana, czyli moja postać, będzie taki bardzo stoicki, więc będzie to na pewno denerwowało w jakimś stopniu obie rodzeństwo.
Dzisiaj mam problem ze słowami, co będzie idealnym połączeniem. Pomruk jest nim, prawda? Tak, pomruk to... Czyli obu. Obu, dziękuję. Więc będzie to denerwowało resztę rodzeństwa. Myślę, że szczególnie Kluta. Ponieważ ściana będzie się stawiał właśnie w pozycji tego najstarszego brata, który wie najlepiej, najwięcej przeżył, ale nie jest najsilniejszy, więc tutaj będzie dosyć mocne spięcie momentami. Natomiast z pomrukiem myślę, że bardzo denerwować może właśnie to mówienie. O, jestem najstarszy, powinniście się mnie słuchać. Super. Bardzo fajnie. Pogadajmy o miejscu, w którym mieszkacie. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że wspólnie posiadacie most. Macie też szopę, trochę zwierząt, prymitywne narzędzia, trochę przedmiotów o różnej przydatności zebranych podróżnym, no i skrzynkę pełną złotych monet, również zebranych w charakterze myta. Ale pytanie, nad czym w ogóle ten most jest przerzucony? To jest rzeka, przepaść, bagno? Co to jest? Macie pomysł? Bo mi w głowie świta taki obraz, że to jest taki most przerzucony nad dosyć płytkim staw to nie jest dobre słowo, dosyć płytką rzeką, tylko że ona jest płytka do momentu zakończenia mostu i zaraz za tym, gdzie mieszkamy, zaraz za tym mostem, rozpoczyna się taki daleki, głęboki wodospad. Tak dosyć. Ja myślałem o autostradzie, ale wydaje mi się, że rzeka będzie pasować idealnie. Autostrada to nie byłby jeszcze lepiej, jak dla nie mnie. Nie byłby to most, tylko byłaby to zdecydowanie wiadukt, a to nie jest ta gra, mi się to wydaje. To nie są trolle spod wiaduktu. No, no dokładnie. Przecież hej, to nie. Są Bridge Troll. Dlaczego nie? Nie no, podoba mi się to. Ja bym wzięła bagno tylko po to, żebyśmy krzyknęli, że to nasze bagno, ale bardzo mi się podoba rzeczka i wodospad. Czyli zostajemy nad rzeczką opodal krzaczka, tylko że z wodospadem. W porządku. Powiedzcie mi, co to za zwierzęta trzymacie? Jakie zwierzęta hodują trolle? Kaczki. Osły? Zdecydowanie osły. To nie musi być jeden gatunek, zaznaczam, nie? Ja podejrzewam, że to są wszelkiego rodzaju zwierzątka, które zabieramy podróżnym, czasami też w formie myta i ja mam taką całą gromadę zwierzątek, którymi się opiekuję. Więc tam się woły znajdą na pewno, znajdą się jakieś konie, jakieś kury, kaczki, ale z kurami to jest problem, bo kury są dosyć miękkie i bardzo często robią splat. W porządku. Podoba mi się. No i ostatnie pytanie odnośnie tego miejsca, to gdzie śpicie? Ale że chodzi o samo łóżko, czy... Nie, jakby, czy to jest jakaś jaskinia, dom, może szopa? Wiemy, że jest most, ale zakładam, że to nie jest tak, że wy po prostu śpicie pod tym mostem. Chyba, że tak jest, może tak jest. Może mamy jaskinię pod tym mostem, która wchodzi głęboko w zbocze? Mhm. W zbocze, no to ma swoją nazwę zawsze. Znowu dzisiaj będę miał wałku. Za skarpa. Dobrze, że nie mamy kolegi RPG-owego, który ma taką ksywę. Ale dobra jest. Jeszcze nie mamy. Ja pomyślałem o tym, że ja mogę spać na moście w formie szlabanu. Okej. Okay. Czasami. Mnie pasuje, a pozostała część rodzeństwa ma jaskinię właśnie w tej skarpie pod mostem. Zgadza się? Dokładnie. Fantastycznie. Chciałbym, żebyście powiedzieli jedną dobrą rzecz o moście. Mamy kilka przykładowych. Mianowicie przykładowe to cieszący oko, szeroki, łatwy do obrony, zbudowany przez czarodziejów. Ale możecie też wprowadzić własne. Ja nie wiem, czy słowo popularny byłoby tutaj dobre. Uczęszczany? Ale uczęszczany brzmi naprawdę ciekawie, bo to jakby troszeczkę dohumanizuje nasze trolle, które mają ciągły kontakt z tymi podróżnymi. To jest taka ciągła orka w polu bądź w moście, dzięki czemu to jest dzień jak co dzień. Ci ludzie się do nas przyzwyczaili już i to może być mega zabawne. Ale musimy mieć wachty, bo tak często ludzie przechodzą. Może nie aż tak, ale rzeczywiście to nie jest tak, że
przyjeżdżają ludzie, mówią, o, trolle, tylko trolle, znowu. Dosłownie jakby podchodzili do bramki na autostradzie, nie? Here we go again. Okej. W takim razie uczęszczany. Jedną złą rzecz o moście chciałbym usłyszeć. Przykładowe to chybotliwy, wąski, trudny w naprawie, nigdy nie jest w tym samym miejscu, zbudowany przez czarodziejów. To mi się strasznie podoba, że jest jako dobra, jako zła ta cecha. Może on ma taką wielką dziurę na środku, albo nie wiem, gdzieś z boku, która sprawia, że nie wszystkie wozy się mieszczą na nim. To jest bardzo dobre, bo możemy najpierw pobierać my to, jak wpuszczamy ich na most, a potem drugi raz my to za pomoc w wyciąganiu z tej dziury. Smart. O, to już czyli dobre. Dziurawy. Tak, umysł tak Polaka, jest. Nie? To... Trolaka. Okej. Okay. Słuchajcie, ostatnia rzecz to chciałbym, żebyście wybrali jednego, z kim żyjecie dobrze i jednego takiego, z kim żyjecie niedobrze. Przykładowe osoby czy frakcje z okolicy. Lokalny druid, mała, leniwa wioska, gobliny, wróżki tutaj powiem, że to w sensie fairies, nie? W tym tłumaczeniu. Kopalnia krasnoludów, mnisi z klasztoru, bandyci, wasza mamuśka, wiedźma w chodzącym domu. Może mamy bifa z wiedźmą na kurzej nóżce. I ona kiedyś nam stąpnęła na most i zrobiła tą dziurę? Tak, tak. I dlatego nie możemy jej naprawić, bo się cały czas psuje. Ona nam psuje ten most. No. Bo ona jest leniwa i stara i już nie chce się łazić z buta, tylko łazi tym domkiem i nam ciągle go rozwala. Fantastyczne. Musimy mieć bifa z wiedźmą. Fantastyczne. A z kim macie sztamę? Jakoś mi się podoba ta mamuśka. W sensie, nie wiem, że może mamy jeszcze naszą czterometrową matkę, która przychodzi co jakiś czas sprawdzić, jak tam nam idzie rodzinny biznes. Znowu nie umyłeś zębów. Bardzo dobrze. Ja chciałbym skorzystać z karty X. Ja mam dosyć kontaktów ze swoją matką. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Okay. Ale tak naprawdę krasnoludy też brzmią ciekawie, bo krasnoludy z trollami się mega nie lubią zazwyczaj, bo jedne kopią w skałach, a drugie to skały. To naturalni wrogowie. Dokładnie. Więc może... Ale mamuśka też brzmi super. Lenka, wybierz. Dla mnie dowolnie. Też możemy losować. Możemy wziąć oba. Możecie wziąć oba. Nie mam nic przeciwko, żeście mieli sztamę i z mamuśką, i z kopalnią krasnoludów. W znaczeniu, że to krasnoludy są właścicielami, nie, że tam się kopie krasnoludy. W porządku. Może okay. Czasem. Okay. I słuchajcie, to do czego teraz przejdziemy, to jest druga część tej pierwszej strony. Drugiej nie będziemy w ogóle przerabiać, bo ona zawiera wskazówki dla mistrza gry, takie na przykład jak 50 przykładowych niewygodnych podróżnych, którzy mogą się napatoczyć. Natomiast my tylko omówimy sobie jeszcze mechanikę. Słuchajcie, każdy rzut, jaki wykonujemy, to jest K6. I tak jak mówiłem, jeżeli rzucacie na Brawn, czyli na naszą zadymę, to chcemy uzyskać tyle samo albo mniej niż mamy współczynnik. A jeżeli rzucamy na Bluff, czyli ściemę, chcemy mieć tyle samo albo więcej. I bazowo mamy jedną kość. Drugą kość możemy uzyskać, jeżeli to jest rzut na coś, co przekonacie mnie, że wasze wybrane traity mówią, że jesteście w tym dobrzy. I kolejną kość możecie uzyskać za to, że ktoś wam pomaga albo jesteście przygotowani. I teraz... Jeżeli nie mamy żadnego sukcesu, no to wiadomo, że jest to porażka. Jeżeli mamy jeden sukces, na jednej kości tylko, wówczas jest to sukces z komplikacją, sukces, który jest osiągnięty jakimś kosztem. Jeżeli dwa sukcesy mamy, to jest po prostu sukces, a jeżeli trzy, to jest w ogóle perfekcyjny wynik, to jest to nasze tak i. Czyli jeszcze lepiej niż wam się wydawało. I to jest cała mechanika gry
Bridge Trolls. Uważam, że jesteśmy gotowi, chyba że, moi drodzy, macie pytania do tej mechaniki. Czy ja chciał... No. Dużo pytań. Refur, proszę. Rozumiem, że to są takie trolle typowo fantasy, więc nie zmieniamy się w kamień, jak wychodzi słońce. No, nie, znaczy to jest do ustalenia oczywiście. No bo ciężko by było pograć tylko w nocy, nie? Gra tego nie ustala, natomiast no, moim zdaniem logiczne jest, że nie ma tej cechy, jaką jest zamiana w kamień od słońca. Dobra. Drugie jakby pytanie, czy my jesteśmy z kamienia i w środku jesteśmy kamieniem, czy w środku mamy serduszko, nawet jeśli bardzo małe, móżdżek, jeśli również możliwe, że bardzo mały i płynie w nas krew? Nie wiem. To twoja krew i twoje serduszko i twój kamień ewentualny, więc powiedz mi, co masz w środku. Ja mam w środku bigos. Dobrze. Więc zagramy w świecie, gdzie trolle mają w środku to, co zjadły. Mamy bigos, kota, co zjadł pomruk? Kurczę, no pomruk, aha, może już mógł... Nie no, myślę, że pomruk mógł już na pewno zjeść jakieś zwierzątko Kluta, o którym mogła być ta afera. Może jakiegoś małego osiołka, który co jakiś czas... Co jakiś czas usłyszymy takie smutne icha ze środka jego brzucha. Tak. Dobrze, więc. Więc to wiemy. I miałeś, Nurgnik, jeszcze jakieś pytanie chyba? Nie miałem, mam wkręt. Ponieważ 50. osobą, dziwnym bohaterem, którego można spotkać na moście, jest twoja stara. Naprawdę. Najlepszy system ever. Wow. Jest też dużo innych ciekawych. Mam nadzieję, że przynajmniej część za chwilę sobie zobaczymy, ale za chwilę to dla nas, bo my za chwileczkę gramy właśnie sesję, a dla was, moi drodzy widzowie, no cóż, zapraszamy jutro, bo jutro opublikujemy nagranie z tej sesji. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podoba ta giereczka. Dla mnie ona jest absolutnie zachwycająca. Na razie.